Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Są pytania, które szczególnie nas dotyczą i wewnętrznie nas dotykają. Choćby takie: za kogo mnie uważać? Wypowiedzenie tego, co myślimy o Jezusie, otwiera nas głębiej na relacje z Nim. Jak ja mojego Pana przeżywam? W jaki sposób jest obecny w moim życiu? Ci, których kochamy, mają wpływ na kształt naszego życia. Wchodzimy w ich myślenie, w odczuwanie, w pragnienia. My chcemy to, co jest ich chceniem. Nie mamy jednak świadomości, że ten, którego kochamy, musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony, będzie zabity. Czy zgadzamy się na to samo razem z Nim? I to jest prawdziwe uczniostwo. Nie można było spokojnie słuchać, że ten, którego uczniowie kochali, będzie wydany, zabity i zmartwychwstanie. Oni poczuli się przerażeni i zagubieni. Zrozumiała staje się reakcja Piotra, którą można ująć w słowach: Panie, to, co mówisz, nie ma żadnego sensu. Oni uwierzyli, że ten, który wszystkim dobrze czyni, nie może być odrzucony, potraktowany jak przestępca. Zauważmy, że ludzie są zmienni. My jesteśmy zmienni. Logika ludzka jest bardzo zawodna. Reakcja uczniów na słowa mistrza jest gwałtowna, ponieważ oni identyfikują się ze swoim nauczycielem. Jego dramat będzie ich dramatem. Jego męka stanie się ich męką, w której nie będą uczestniczyli w taki sam sposób i w czasie, gdy on będzie cierpiał. Przyjdzie czas, gdy dojrzeją do męczeństwa. Zauważmy, że los mistrza jest losem ucznia. My wszyscy jesteśmy powołani do męczeństwa, czyli do bycia świadkami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Rozpoczynając drogę z Jezusem, nie można nie wiedzieć, przez co i do czego ona prowadzi. Decydujemy się, idąc za Panem, przyjmować to, czego nie rozumiemy. Wierzymy w Jego opatrzność. Nawet jeśli człowiek w swojej słabości krzywdzi nas, owo krzywdzenie może być przemienione w Jego nawrócenie. Każda rana nam zadana może stać się miejscem narodzin i życia według Ducha. To, co z ludzkiego punktu widzenia jest nie do przyjęcia, należy rozpatrywać zawsze na płaszczyźnie wiary. Zobaczmy Piotra upominającego Jezusa. Taka reakcja nie zrodziła się z zarozumiałości ucznia, lecz z jego wielkiej miłości do nauczyciela. Tym, który jedynie chciał się temu przeciwstawić, był szatan.
Bywa i tak, że nie jesteśmy świadomi, iż słowa, które wypowiadamy, nie są na linii realizacji naszego i innych uświęcenia. Stąd Jezus oczekuje, by uwierzyć, że to, co mówi, naprawdę wydarzy się i jest wolą Ojca. Nic nie może przeszkodzić w jej wypełnieniu.